Loża radiowa. A w Loży Radiowej witamy anonsowanego już gościa, dr Marek Kawa, amerykanista. Dzień dobry panu. Dzień dobry panom redaktorom, dzień dobry szanownemu państwu. Będziemy rozmawiali o temacie bezpieczeństwa i tego, że polityka prezydenta Trumpa oraz jego ostatnie decyzje, szczególnie związane z Bliskim Wschodem i uznaniem Jerozolimy za stolicę Izraela, mogą być punktem zapalnym, który, jak niektórzy twierdzą, podpali nie tylko Bliski Wschód, ale cały świat. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałem pana jako amerykanistę zapytać, czy nowo kreowany premier Mateusz Morawiecki, który ma znakomite kontakty w świecie światowej finansjery, bo sam się z niej wywodzi, może spowodować, że Polska będzie miała więcej realnych, gospodarczych korzyści z dobrych stosunków z Ameryką. Czy możemy liczyć na to, że będziemy mieli coś więcej niż poklepywanie nas po ramieniu przez prezydenta Trumpa? Faktycznie, panie redaktorze, nie da się wyabstrahować, zwłaszcza w dzisiejszym dniu, od tego, co się dzieje w Polsce i choćby z tej perspektywy, na którą pan, o której pan wspomniał, czyli tych stosunków polsko-amerykańskich, oczywiście jest to jak na bardziej plus pan premier Morawiecki. Myślę, że tak możemy mówić, pan premier. Oczywiście świetnie nie tylko obraca się, na co patrzymy zawsze z sceptycyzmem, jeżeli chodzi o te środowiska finansjery, z taką podejrzliwością trochę, ale musimy tam być. Musimy być obecni i rozgrywać nasze interesy. Nie każdy bankier to bankster, prawda? No tak. Ale myślę, że on przez ten ostatni rok udowodnił, że dba o interesy, że zadbał o interesy nie tylko państwa, ale też nas, obywateli. Poza tymi umiejętnościami i myślę kontaktami, to też warto popatrzeć na te jego umiejętności tak zwane miękkie, a więc świetnie posługuje się językiem angielskim, czego niestety, wydaje mi się, to jest ciągle tak zwana pięta Achillesowa naszych polityków, ale też potwierdził choćby to, iż ma konkretne gospodarczo-finansowe osiągnięcia, choćby duży amerykański bank Morgan, który właśnie pojawił się w Warszawie, chyba przypominam sobie, na przestrzeni ostatnich dekad prawie ponad 2000 osób zatrudnionych tutaj w Warszawie. I to będzie europejskie przedstawicielstwo tak. Na wiele krajów. To nie jest taka po prostu filia komercyjna na Polskę, tylko jest to duże strategiczne przedstawicielstwo i zasługa osobiście Morawieckiego, który o to zabiegał. Tak, no i w tych relacjach bilateralnych, kiedy pan premier Morawiecki samodzielnie jeździł latał do Stanów Zjednoczonych, spotykał się ze swoimi odpowiednikami. Choć trzeba zaznaczyć, że nie są to jakby, nie byli to o tej samej randze, tak? To byli raczej sekretarze, podsekretarze, a z naszej strony występował silny mandat tutaj rządowy jako wicepremiera. To myślę, że też załatwiał po cichu dosyć skutecznie nasze sprawy, nasze interesy. Choć myślę, że tutaj jakiś rodzaj takiego odświeżenia i nowego uderzenia jest potrzebny, bo dochodzą do nas słuchy, że ten nasz układ, jeżeli chodzi o kupienie patriotów, chyba zawisł w próżni, coś niepokojącego się dzieje. Więc myślę, że takie nowe otwarcie będzie też również potrzebne na tej linii z naszym chyba najważniejszym sojusznikiem do tej pory, jeżeli chodzi o sprawy. A propos patriotów, czyli systemu obrony przeciwrakietowej Patriot, przejdźmy do spraw bezpieczeństwa. Prezydent Donald Trump, który w ostatnich dniach powiedział oficjalnie, że z punktu widzenia Ameryki to Jerozolima jest stolicą Izraela, czyli tak naprawdę uderzył w policzek cały świat arabski, już nie tylko Palestyńczyków. Jakie mogą być tego pańskim zdaniem konsekwencje i dlaczego Trump się na to zdecydował? Ale może zacznijmy od tego, dlaczego Arabów tak bardzo to oburzyło. Pamiętajmy, że Jerozolima jest podzielona po wojnie sześcioletniej w 1967, znaczy po krótkiej wojnie i w zasadzie efektach tej wojny, które zostały narzucone przez Izrael, bo świat i prawo międzynarodowe nie zaakceptowało tych w zasadzie skutków tej wojny. A jednym z nich była między innymi aneksja Jerozolimy. Całkowita, tak? Bo pamiętajmy, ona była podzielona jednak. Zresztą to całe seminarium można poświęcić historii i walce tym uwarunkowaniom historycznym, ale żebyśmy też za bardzo zbyt tak dygresyjnie nie poszli. Czas i ambicja, więc przede wszystkim jest to jakby za anektowanie całej Jerozolimy, zarówno tej zachodniej części i udowodnienie, że nie tylko Izrael pełni jakby zarządza administracyjnie, ale ma po prostu
ma prawo do Jerozolimy jako swojej stolicy. To też uderza w jakiś sposób oczywiście w Palestynę, tak, w autonomię palestyńską. I po tych pierwszych reakcjach, zobaczcie, ale panowie... Ale chodzi o tę symboliczną wymowę. Mm-hmm. Święte wymowę. Miasto trzech religii. Właśnie tak? Jerozolimy dla Arabów. Co ich teraz tak oburza w tej decyzji? Że jednoznacznie Jerozolima, jeżeli faktycznie, myślę, że to jest taka kropla dążąca skałę, po tej decyzji Stanów Zjednoczonych być może kolejne państwa odważą się i zaakceptują Jerozolimę jako stolicę Izraela, że po prostu tutaj rola świata arabskiego, muzułmańskiego, bo to też dwie różne są rzeczy, zostanie zbagatelizowana, w jakiś sposób odsunięta i jakby w tym wielkim zmaganiu geopolitycznym, no tutaj świat zachodni wygrywa w jakiś sposób. Powiedzmy tak? Otwarcie, że Palestyńczycy, którzy walczą o uznanie swojej państwowości w pełnym tego słowa znaczeniu, chcą, żeby właśnie stolicą tego państwa była Jerozolima również, no nie może być jedno miasto stolicą dwóch państw. No była taka koncepcja, tak jak mamy z punktu widzenia religijnego, że jakby trzy wielkie religie w jakiś sposób dzielą się tym jednym kilometrem kwadratowym, czyli tą górą świętą, górą świątynną. Tak, mamy meczet Al-Aqsa, mamy tutaj świątynię, mamy mur, więc była taka koncepcja, że w jakiś sposób też politycznie, administracyjnie, międzynarodowo podzielić Jerozolimę, ale okazuje się, że jest to raczej niemożliwe. No dobrze, to Tomek, teraz wróćmy do tego podstawowego pytania. Czym to może grozić? Bo na Bliskim Wschodzie dzisiaj jest Dzień Gniewu. Dzień tak, Gniewu. Pamiętacie państwo, że czy ten Dzień Gniewu ogarnie także cały świat? Ja bym był sceptyczny. Pamiętajmy, że pytanie jest, czy świat arabski chce umierać za Palestynę, tak, za... No może nie chcą umierać, ale wysadzić kilka obiektów w miastach kolejna, Europy Zachodniej, tak, czy kolejna intifada jest w stanie. Kolejna intifada jest w jakiś sposób tutaj wliczona, myślę, w ryzyko, które, myślę, podjął świadomie Trump, jakkolwiek by go nie oceniać. Albo popatrzmy, jak pozbył się, czy rozwiązał, można powiedzieć, problem z ISIS, tak? To też to był jego pierwszy... W jakiś sposób realizuje też swój program wyborczy, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Zapowiedział, że poradzi, że zlikwiduje wręcz barbarzyńskie państwo z naszej perspektywy chrześcijan, które dokonywało wręcz właśnie niesamowitych takich działań wręcz dotyczących, zahaczających o zbrodnie wojenne. Mimo że z Rosją i też sojusznikami arabskimi załatwił problem, można powiedzieć, do pewnego stopnia. Teraz przyszedł czas, który zapowiadał uznanie Jerozolimy. Już to mógł zrobić 6 miesięcy wcześniej, ale właśnie poszedł w ślady swoich poprzedników, którzy również, tak jak choćby Junior Bush, zapowiadali, że w swoich kampaniach wyborczych, że przesuną, czy uznają Jerozolimę jako stolicę Izraela, a jednak tego nie zrobili. Aby być w jakiś sposób też wiarygodny, konsekwentny, zarówno dla swoich wyborców, którym, pamiętajmy, ma bardzo Trump też wygrał dzięki dużej mobilizacji tak zwanego twardego elektoratu ewangelikalnego, nie mylić z ewangelicznym, i jednak ciągle dosyć dużej grupy amerykańskich Żydów, bardzo ważnej, myślę, to nie ulega wątpliwości, wpływowej. I w jakiś sposób symbolicznie to się wpisuje też w rocznicę, która w przyszłym roku, okrągłą rocznicę powstania państwa Izrael. I pewien prezent też dla, nie tylko dla swoich wyborców w Stanach Zjednoczonych, ale dla swojego ważnego sojusznika na Bliskim Wschodzie. To jest wszystko bardzo ciekawe. Nawet nie spostrzegliśmy się, jak minął czas pierwszej naszej rundy poświęconej Bliskiemu Wschodowi. A w naszym studio dr Marek Kawa, amerykanista, z którym rozważamy skutki decyzji Donalda Trumpa o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela, uznaniu jej przez Stany Zjednoczone. Panie Marku, patrząc na mapę Bliskiego Wschodu, widzimy, że Izrael to jest malutkie państewko otoczone przez państwa znacznie większe i zdecydowanie otwarcie wrogie temu krajowi, głoszące wręcz za swój cel strategiczny jego unicestwienie. Czy w tym kontekście uznanie Jerozolimy za stolicę Izraela przez Donalda Trumpa może spowodować chęć odwetu
jak dalece idącego odwetu ze strony państw, które uchodzą przecież na świecie za eksporterów terroryzmu. Znaczy, taki pierwszy wniosek się nasuwa, ale ja myślę, że ta decyzja, on długo dojrzewał, myślę, że też administracja i Trump na pewno nie podjął jej ad hoc. Bez względu na uwarunkowania też wewnętrzne, o czym myślę jeszcze powiem. Myślę, że ona daje większy mandat negocjacyjny i większą rolę dla Izraela, bo pamiętajmy, wcześniejsza polityka Baracka Obamy była raczej antyizraelska. Proszę Państwa, premier Benjamin Netanyahu przyjeżdżał do Stanów, wygłaszał orędzie w amerykańskim kongresie, a nie spotykał się z Obamą ostentacyjnie. Bo panowie się osobiście nie znosili. Tak, ale też nastąpiło pewne, nie tylko tak słynny reset w naszych stosunkach polsko-amerykańskich czy rosyjskich, ale również na Bliskim Wschodzie nastąpił. I to taka trochę pacyfistyczna, jak się określało, polityka zagraniczna Obamy, no skutkowała choćby kwestią Syrii, tak, Iranu, złej umowy rozbrojeniowej z Iranem, co teraz jakby podważa i próbuje naprawić Trump ze swojej perspektywy. Może jest tak, że to była polityka nihilistyczna tak naprawdę i wszedł Trump, który prowadzi realną politykę, zaczyna rozwiązywać problemy, a cały świat się boi, Boże, przecież to może spowodować podpalenie lądu, a tak naprawdę być może polityka powinna wyglądać tak, że jak jest problem, to się go rozwiązuje, a nie odwleka w czasie przez dziesiątki lat. Tak, i wrócę tak jakby do tego. Myślę, że bo też z doniesień wiemy, że Trump wcześniej już zakomunikował w piątek Abbasowi, tak, przewodniczącemu autonomii palestyńskiej tę podczas dwustronnej wizyty, ale też rozmawiał z tak zwanymi sąsiadami, tak, czy z tym basenem właśnie Bliskiego Wschodu, a więc i z Jordanią, z królem Jordanii, który jest, przypomnijmy, jednym z ważniejszych sojuszników Stanów Zjednoczonych i oczywiście z Arabią Saudyjską, ale i z Egiptem, ale też i z Marokiem, tak, i innymi tutaj krajami arabskimi. Więc w jakiś sposób to było przygotowywane też dyplomatycznie. A druga sprawa, tak już powiedziałem, pewne przekierunkowanie paradygmatu polityki na bardziej proizraelską było oczywiste, ponieważ wyznaczył do tych spraw Bliskiego Wschodu, zwłaszcza relacji amerykańsko-palestyńsko-izraelskich, swojego zięcia, prawą rękę Jareda Kushnera, sam zresztą pochodzenia żydowskiego, z takiej wpływowej rodziny nowojorskiej, który przez kilka miesięcy te sprawy włącznie z Arabią Saudyjską, z królem Arabii Saudyjskiej też prowadził. I myślę, ta reakcja, popatrzcie państwo, mówi się o wielkiej intifadzie, ale na razie to tam poza demonstracjami, poza spaleniem paru flag amerykańskich, i wyjściem, na razie jakby świat arabski poza, mówię, oburzeniem, ale to dopiero 3 dni. No tak, ale myślę, że to że się tydzień, rozkręcą, jak ich znamy. Tydzień przed tym, panie redaktorze, wiedziano, myślę, już o tym, że Barack Obama, Donald Trump nie przedłuży tak zwanego tego waiver, czyli nie prolonguje tych 6 miesięcy, czyli nie wstrzyma podpisania. Ale rodzi się jedno zasadnicze pytanie. Dlaczego Donald Trump, nawet jeżeli mówimy, że chciał ocieplić stosunki amerykańsko-izraelskie, zdecydował się na taki właśnie bardzo konfrontacyjny wobec świata arabskiego krok? Można było zrobić znacznie więcej mniej konfrontacyjnych, mniej kontrowersyjnych gestów wobec Izraela. Tutaj bym, nieco myślę, pan redaktor też mnie nakierowuje na to, co wczoraj powiedziałem też w polskim radiu. Sprawy wewnętrzne. Pamiętajmy, że myślę, że drugą, czy ostatnią rzecz, którą też o czym marzą prezydenci amerykańscy, to jest tylko zajmowanie się polityką zagraniczną, co często też sprawia im kłopot. Zostawiają to raczej właśnie sekretarzowi stanu, swojemu doradcy do spraw bezpieczeństwa, czy wiceprezydentowi. Pamiętajmy o specyficznej sytuacji, w której znalazł się Donald Trump wewnętrznie w Stanach Zjednoczonych. To jest. Ma bardzo słaby approval rating, czyli poparcia ze wszystkich ostatnich prezydentów, jest na poziomie 30 paru %, jest to bardzo nisko. Waha się, ma ciągle większość w Senacie, ale pamiętajmy, to Senat zadecyduje o prawdopodobnym lub nie impeachmencie, i może nastąpić, czyli bardzo ważna izba. Teraz odbywają się wybory właśnie w Alabamie, prestiżowe wybory dla republikanów, gdzie osobiście popiera Donald Trump Raya Moora, który ma wielkie problemy obyczajowe. I jedyną jakby teraz tę decyzję w jakiś sposób uzasadnić, to jest odwołanie swojego twardego elektoratu właśnie religijnego, ewangelikalnego, i na to też myślę liczy ekipa,
administracja Donalda Trumpa, ale też sami republikanie, aby wzmocnić swój mandat właśnie w kraju. I takie nieco odwrócenie uwagi. Pamiętacie państwo, nie tak dawno przeżywaliśmy podobne napięcie na linii, ciągle przeżywamy, Korea Północna, Stany Zjednoczone. Ja myślę, że... To jest drugi temat naszego dzisiejszego spotkania. Tak, to tylko powiem, że myślę, chyba wszyscy widzieliśmy, jak Donald Trump swoimi trochę nieodpowiedzialnymi też, a może zaplanowanymi też celowo wypowiedziami na Twitcie, myślę, że doprowadził do pewnego wyczerpania nerwowego przywódcę Kima Korei Północnej, bo wydawało się, że wisi na włosku na kolejny konflikt, to bardzo realny, jeżeli chodzi o tę część świata. I nagle takie nieco odwrócenie uwagi, tak, sfokusowanie właśnie na znowu Bliski Wschód, mimo że trzeba by powiedzieć, że jednak Donald Trump ma sukcesy, jeśli chodzi o konflikty, powiedzmy, dotyczące świata arabskiego i powiedzmy reszty świata, bo choćby popatrzmy, jak już wspomniałem, prawie że załatwiona kwestia ISIS. Niedawno Sąd Najwyższy, mówiąc kolokwialnie, przepchnął ustawę, która zabraniała, jak pamiętamy, jeden z jego pierwszych dekretów prezydenckich, który zabraniał wjazdu z określonych bodajże kilku krajów arabskich, podejrzewanych o terroryzm. I ważna rzecz, która umknęła nieco naszej opinii publicznej, to w tamtym tygodniu również Kongres wprowadził tak zwany Taylor Force. Jest to specjalna ustawa, która daje możliwość odcięcia funduszy dla autonomii palestyńskiej, jeżeli pojawi się podejrzenie, że te fundusze, a to jest prawie ponad 100 milionów dolarów, są w jakiś sposób przekazywane dla rodzin terrorystów, tak, czy dla rodzin, którzy są podejrzenia, mogą być wykorzystywane na cele terrorystyczne. Czyli z tego, co pan mówi, może być nawet tak, że świat stanie się bezpieczniejszy po tym bardzo kontrowersyjnym ruchu Donalda Trumpa, a niekoniecznie musi się to przerodzić w konflikt, który będzie uderzał również w nas, w Europę, w jej południowe podbrzusze. Panie doktorze, ja jestem tylko, że powiem, małym, jak powiem, obserwatorem tego, co się dzieje, to chyba zbyt... Ale coś pan prognozuje jednak? Tak. Ma pan ku temu realną, merytoryczną wiedzę? Myślę, że w jakiejś próbie rozpisania nowej polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych zakłada się nie tylko powrót do hegemona, tak? Czyli do narzucania w jakiś sposób narzucania swojego stylu i swoich celów strategicznych. I to, myślę, dla nas wszystkich bezpieczeństwo w jakiś sposób wiąże się, jeżeli takim właśnie hegemonem jest na przykład Stany Zjednoczone, a nie świat arabski, czy powiedzmy Rosja. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy po chwili muzyki. A w studio dr Marek Kawa, niezmiennie amerykanista, z którym rozmawiamy o kwestiach bezpieczeństwa globalnego. I chciałbym pana na wstępie tej części naszej rozmowy zapytać o to, czy podziela pan opinię wygłaszaną przez wielu politologów i wojskowych również, że jeżeli gdzieś wybuchnie trzecia wojna światowa, jeżeli gdzieś jest ten punkt zapalny, którego należałoby się obawiać, to jest to Azja Południowo-Wschodnia. Nie tylko Korea Północna, ale oczywiście trudno o niej nie wspomnieć, mówiąc o tym regionie świata. Znaczy, smutne jest tej konstatacji, że może w końcu wojna nie wybuchnie w Europie, tak? Co zazwyczaj często się działo, czy w tym basenie śródziemnomorskim. W jakiś sposób jest to chyba uzasadnione, tak, geopolitycznie. Tylko byłbym ostrożny. No, pamiętajmy, że trochę demonizując też Koreę Północną, która jest jednym wielkim obozem, obozem koncentracyjnym, wyhodowano sobie troszkę potworka na własne życzenie, to znaczy Chiny, Rosja, Stany Zjednoczone. Znaczy, tu nie ma co porównywać. Z Koreą można było się rozprawić w kilka dni, tylko jest pytanie o koszty, tak? Czy o ofiary. Cywilne ofiary. Cywilne, tak. A zwłaszcza Koreę Południową, bo o to się chyba rozchodzi. Poszłaby szybka kontra. O to się rozchodzi. I jak by się w tej sytuacji zachowała właśnie Chiny, Rosja, które tutaj są dwuznaczne, tak, rozgrywają tę sytuację w Korei Północnej, zmaganiami, czy w jakiejś walce politycznej ze Stanami Zjednoczonymi, czy tym światem zachodnim. Czy by wojna wybuchła, to mieliśmy pewne, prawda, miesiąc temu jakieś nasilenie, czy jakaś próba testu, tak, na nerwy. I tak jak wspomniałem, chyba doprowadzono do jakiegoś rozstroju nerwowego
Kim Jong-una. I ja szczerze... Proszę przypomnieć, co miało miejsce. Tak, no kiedy Donald Trump tak, odpowiedział, że nasza odpowiedź nastąpi z ogniem i furią, tak, literalnie tłumacząc. Ale też w jaki sposób on traktuje Kim Jong-una, choćby tego słynne określenie i czym się nie chwali. Zresztą Donalda Trumpa znamy, że jest niepoprawny politycznie, ale powiedzenie o przywódcy kraju, że jest short fat rocket man, czyli mały grubiutki człowieczek, rakietowy człowieczek, tak? Czyli ciągle nawet rocket man mówi o... Także usytuawia, wręcz poniża, czy prowokuje... prowokuje tamtą stronę. Hitlera w 1933 też się śmiano. Tak. Jakiś tam kapral. Ale no, jaką, panie redaktorze, może stworzyć, jaką koalicję może stworzyć ktoś, kto jest w jakiś sposób kontestowany przez cały świat? Ja koalicji się dziwię. Nie może żadnej stworzyć, natomiast może wysłać rakietę, która już dolatuje. A tym bardziej, że powiedzmy jedną rzecz. Przelatuje przez Pacyfik. Chinami rządzą bardzo pragmatyczni politycy, którzy rozgrywają wielkie globalne interesy. Rosją też rządzi znakomita dyplomacja, która nie działa emocjonalnie. A tam mamy faceta, który prawdopodobnie jest nieobliczalny emocjonalnie. Jeżeli go potrafi Trump jednym tweetem wyprowadzić z równowagi, to kto wie, czym to się skończy odpowiedzią na Twitterze, czy odpowiedzią na niebie, tak? Z rakietą rzeczywiście już wystrzelono. Czy on naciśnie ten guzik atomowy, czy tylko naciśnie guzik w telefonie? Tak. Zresztą tam też poleciały głowy, jeśli chodzi o prowadzenie polityki. Mówię o Stanach Zjednoczonych, taki znany strateg, doradca. Przynajmniej takie było publiczne wytłumaczenie. Steve Bannon, który dzisiaj też funkcjonuje dosyć aktywnie w polityce, ale bardziej jako właśnie taki trybun i polityk angażujący, motywujący ten elektorat republikański. Między innymi się w tym czasie, kiedy było to nasilenie, które sugerował Trumpowi bardziej dyplomatyczny język i też dostało się Rex Tillersonowi, jeśli chodzi o sekretarza stanu. W ogóle mówi się, że ma odejść, prawda? Tak, tak. Który w ogóle miał całkiem inne zdanie, jeśli chodzi o rozwiązanie tego ciągle, myślę, napiętego konfliktu z Koreą Północną. Ja przyznam tak trochę szczerze, tutaj rozmawiając ciekawie z państwem, z panami redaktorami, iż proszę zauważyć, Stany Zjednoczone, które potrafiły wielokrotnie pozbyć się na zasadzie różnych puczów, tak? Patrzmy na Amerykę Południową, jeszcze z czasów Reagana, Honduras, ale również w Gwatemala, Nikaragua. CIA było w stanie zlikwidować największego pryszka, że tak powiem, który gdzieś zagrażał, czy zneutralizować poprzez jakiś zamach stanu. Dlaczego do tej pory, ja się dziwię, być może jest to ciągle strefa wpływu właśnie rosyjska, rosyjsko-chińska i Amerykanie nie mogą sobie na tyle pozwolić. Tak, może jak to jest zbyt hermetyczne państwo, żeby wysłać tam jakiegoś szpiega ze strzykawką i trucizną. Nie wierzę, panie doktorze. Myśli pan, że daliby radę? Nawet? Tak, no. Myślę raczej, że tutaj jest pewna... Wysłaliby swojego Jamesa Bonda? Korea, no, Północna Korea stała się pewnym przedmiotem jakiejś gry, wykorzystywany, jak powiedziałem, przez portal Sputnik Polska, czyli portal powiązany z Rosją, pisze tutaj taką ciekawą informację a propos tego, o czym mówimy, że Korea Południowa stworzy oddział do likwidacji Kim Jong-una. Tylko pytanie, czy likwidacja jednego rakietmana, jak pan mówi, spowoduje, że ten reżim stanie się normalny. No zdaje się, to nie problem w tym jednym człowieku. Ale czasami tak jest, że to jest problem w jednym człowieku. Przypomnijmy sobie na przykład to już jest dynastia takich Kimów i każdy z nich raczej jeden to gorszy. Że myślę, że to problem właśnie rodziny jednego człowieka, bo popatrzmy na ciągłe ucieczki stamtąd. Ostatnia dramatyczna ucieczka tego żołnierza, nie wiem, czy państwo widzieli. Tak. Coś niesamowitego. Przez granicę, zresztą, do niego strzelano kilkadziesiąt razy. Nie wiem, czy państwo zauważyli też, ale jak uratowano mu życie podczas operacji, wyszło, że ten człowiek jest w fatalnym stanie zdrowotnym. Tam on miał, po prostu był zarobaczony. To też pokazuje, w jakich, jak powiedziałem, to jest jeden wielki obóz koncentracyjny. I myślę, że ci ludzie w jakiś sposób byliby w stanie, gdyby się okazało, że jest atak, że ta wierchuszka, tak, ta koreańska, komunistyczna, pamiętajmy, ciągle stałaby zneutralizowana. Myślę, żeby wzięli sprawy w swoje ręce i to z drugiej strony jest pytanie, co zrobić z takimi ludźmi, którzy są kompletnie odrealnieni, żyją w świecie, którego nie zna nikt z nas, oni nie znają naszego. Ale ponieważ zostało nam 20 sekund, jakaś puenta budująca, panie doktorze?
Świat pokazuje, tak, i na choćby sytuacja w Polsce, że no, geopolitycznie chyba nigdy nie będzie jakiejś równowagi. Jest to pewna ciągła gra w zależności też od graczy, tak, dużych graczy, jak te karty są rozdawane, w jaki sposób są realizowane pokój się opłaca? Strategie. Warto chyba grać o pokój. Chyba tak, póki go mamy. No właśnie, tak. Miejmy nadzieję, że tak będzie w związku z tym. Aby się utrzymało jak najdłużej, dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był dr Marek Kawa. Dziękuję serdecznie za ciekawą rozmowę. Pozdrawiam serdecznie. A wojny na razie nie będzie. Loża radiowa.